Posiadając różne raporty i zestawy danych w usłudze Power BI, możesz je wykorzystać do tworzenia dashboardów. Ponadto niektóre elementy możesz dodać do już istniejących. Interfejs chmurowej wersji Power BI jest bardzo prosty. Z lewej strony mamy panel nawigacyjny, a po kliknięciu w którąś pozycję jej zawartość wyświetli się w głównym oknie. Z poziomu danego obszaru roboczego masz dostęp do pulpitów nawigacyjnych, opublikowanych raportów, skoroszytów i zestawów danych, które możesz wykorzystać do stworzenia nowych dashboardów. Na podstawie wcześniej opublikowanego raportu utwórz teraz pulpit nawigacyjny. W tym celu wybierz odpowiednią wizualizację i kliknij ikonkę pineski przy niej. Pojawi się okno, w którym należy wybrać, czy chcesz stworzyć nowy, czy przypiąć tą wizualizację do już istniejącego dashboardu. Utwórz nowy, nazwij go Statystyka firmy i kliknij Przypnij. Po chwili otrzymasz informację, że wizualizacja została przypięta do dashboardu. Możesz to sprawdzić klikając w Przejdź do pulpitu nawigacyjnego. Dodajmy jeszcze inną wizualizację, na przykład wykres kołowy. Tym razem po kliknięciu w pineskę pozostaw opcję Istniejący pulpit nawigacyjny i kliknij Przypnij. Mając dodane wizualizacje do pulpitu nawigacyjnego, możesz zmieniać ich wielkość i kolejność. A klikając w wielokropek, masz możliwość od razu przejść do raportu, z którego pochodzi dana wizualizacja. Możesz również wejść w szczegóły i z tego poziomu zmienić tytuł kafelka, wyświetlić czas ostatniego odświeżania czy ustawić link niestandardowy.